Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Moi drodzy, wszyscy obserwujemy to, co dzieje się teraz na świecie. To, co dzieje się bardzo blisko nas, u naszych sąsiadów. Widzimy ten ogrom tragedii, okropieństwa, tyle cierpienia, tyle ludzkich tragedii i nieszczęść. Możemy też zaobserwować, że my Polacy potrafimy naprawdę wspaniale się zachować. Okazuje się, że jest w nas bardzo dużo dobroci, bardzo dużo ciepła, życzliwości, empatii, że potrafimy otwierać nasze serca na potrzeby drugiego człowieka. To jest takie piękne. Kochani, przeżywamy teraz egzamin. Tak, to jest nasz egzamin. To nie jest egzamin z polskiego, z matematyki, z innego przedmiotu. To jest egzamin naszego człowieczeństwa. Tego, jakim jesteśmy człowiekiem. Kochani, pomagając drugiemu człowiekowi bezinteresownie, bez oczekiwania, że on odda nam to, co my mu daliśmy, to jest najpiękniejsza sprawa, jaką możemy ofiarować drugiej osobie. Obserwujemy to teraz, że my Polacy potrafimy naprawdę pięknie się zjednoczyć, zorganizować te wszystkie akcje charytatywne, ta ogromna pomoc, tyle życzliwości i dobra płynącego z każdej strony. Kochani, dorośli mają ten swój świat teraz tak zorganizowany, że spędzają dużo czasu na pomaganiu, na organizowaniu zbiórek, na robieniu czegoś, żeby ulżyć naszym sąsiadom w cierpieniu i pomóc im w tym trudnym czasie. I to jest naprawdę to, co jest naprawdę niezwykle piękne. Ale czy wy jako dzieci możecie też coś zrobić? Czy możecie pomóc w jakiś sposób swoim rówieśnikom, którzy naprawdę przeżywają teraz trudny czas, czas tragedii ogromnej? Bo wyobraźcie sobie to, że oni nagle z dnia na dzień zostają wyrwani ze swojego środowiska, ze swojej klasy, ze swojej szkoły, ze swojej rodziny, ze swojej ojczyzny i muszą iść do innego miasta, muszą iść do innego kraju, do innej szkoły, wśród swoich rówieśników, ale obcych dzieci się znaleźć. Czy jest im łatwo? Na pewno nie. Dlatego, kochani, dzisiaj dla nas ten egzamin, egzamin z człowieczeństwa. Zapewne niedługo, a może już to się stało, będziecie mieli okazję spotkać uchodźcę, waszego kolegę, koleżankę w waszym wieku. Być może już w waszej klasie jest ktoś taki, kto przybył z Ukrainy i chodzi już teraz do waszej klasy. Moi drodzy, jak pomóc takiej osobie? I co ta osoba, co ten uczeń, to dziecko, jak ono się umie odnaleźć w tym nowym środowisku, w tym nowym otoczeniu? Musicie być świadomi tego, że jest na pewno takiemu człowiekowi, młodemu człowiekowi bardzo trudno. Nie dosyć, że przeżył tragedię, bo uciekając, ratując swoje życie, musiał zostawić wszystko. Niejednokrotnie rodziny, uciekając przed bombardowaniem, ratując swoje życie, zostawiały wszystko. Wiadomo, zostawiały swój dom, zostawiały swoje rzeczy, swoje zabawki, książki, ubrania, wszystko zostało. I oni uciekali, no bo wiadomo, że zdrowie i życie jest najważniejsze. I trafiając tutaj do Polski, często ci uchodźcy nie mają naprawdę nic. Stąd te akcje pomocowe, ta chęć niesienia pomocy im wszystkim, żeby czuli się tutaj zdecydowanie lepiej. Natomiast jeżeli w waszej klasie, w twojej klasie znajdzie się taki uczeń, ktoś taki, kto uciekł z tego piekła, tak, nazywam to po prostu po imieniu, to jest piekło, i znalazł się ktoś taki w twojej klasie, to moja ogromna prośba jest taka. Spróbuj zrozumieć tego kolegę, tę koleżankę i spróbuj być empatyczny. Spróbuj wczuć się w sytuację tej osoby. Spróbuj zrozumieć, co kieruje nią i dlaczego czasami jej zachowanie jest takie inne niż zachowanie twoich kolegów i koleżanek. Musimy sobie zdać sprawę, kochani, z tego, że nowy kolega, nowa koleżanka nie zna języka. To jest pierwsza bariera, która oddziela tę osobę od ciebie. Nie zna języka,
czuje się obco w nowym środowisku, w nowej klasie, jest po prostu na obcym terenie. I chociaż czuje życzliwość i doświadcza jej na każdym kroku, to z całą pewnością jest smutna, przygnębiona. W jej sercu jest rana, która być może kiedyś się zagoi, ale duże prawdopodobieństwo, że zostanie na zawsze. Bo te dzieci przeżyły naprawdę okropne tragedie, okropne piekło przeszły. Przyjechały tutaj do Polski albo z mamami, z babciami, dziadkami, z kimś bliskim, ale często też musiały pozostawić tam na Ukrainie swojego tatę, być może starszego brata, który tam daleko walczy o wolność swojej ojczyzny. Wtedy nie można się cieszyć. Po prostu się nie da. Dlatego, gdy w twojej klasie pojawi się taki kolega, koleżanka i będziesz widzieć smutek na twarzy, będziesz widzieć, że czasami ten twój kolega nowy czy nowa koleżanka będzie stroniła od towarzystwa, będzie chciała gdzieś usiąść z boku, często będzie płakać, będzie się zamykać przed wami, nie będzie chciała złapać z wami kontaktu. Musisz na to jej pozwolić. Po prostu niech trochę przyzwyczai się do nowej sytuacji, niech przyzwyczai się do tego, że jest w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, jak to długo potrwa. Na to pytanie nie byłabym w stanie wam odpowiedzieć. Ale jestem przekonana, że przyjdzie taki moment, że ten kolega, przyjaciel, tak, bo to jest nasz przyjaciel, że on otworzy się i będzie próbował nawiązać z wami kontakt. Może się też zdarzyć, że nagromadzone emocje, smutek, ta tragedia, która w tych dzieciach jest, spowoduje agresję. Może się zdarzyć, że twój kolega, twoja koleżanka będzie zachowywać się agresywnie, będzie odpychać innych, będzie czasem może nawet podnosić na kogoś rękę. Na pewno w takich sytuacjach nauczyciel, twój nauczyciel będzie próbował wyjaśnić sytuację, uspokoić tego nowego ucznia, pomóc mu w jakiś sposób. Ale kiedy zobaczysz, że coś takiego się dzieje, spróbuj się na niego nie złościć. Po prostu spróbuj mu wybaczyć i przede wszystkim nie bądź powodem tej agresji. To znaczy nie śmiej się z kogoś, nie wytykaj palcem, nie pokazuj na niego śmiejąc się i mówiąc, że on jest inny, że on jest obcy, tylko staraj się być przy nim. To jest bardzo ważne. Wierzę, że wy jako dzieci ten egzamin człowieczeństwa zdacie na pewno celująco. Idąc do szkoły rano, spróbuj wykonać taki drobny gest. Pakując śniadanie, spróbuj do śniadaniówki włożyć coś dobrego dla kolegi. Podziel się z nim śniadaniem, kanapką czy jakimś batonikiem, żeby on poczuł się, że jest kimś ważnym. Wasi rodzice robią naprawdę kawał dobrej roboty, pomagają, wspierają i myślę, że wy jako dzieci jesteście w stanie zrobić też kawał dobrej roboty. Pamiętajcie, że nikt tak dobrze nie dogada się z rówieśnikiem, jak drugi rówieśnik. Więc jeśli nawet nauczyciel zobaczy problem i będzie próbował go rozwiązać i będzie próbował dociec, co jest powodem smutku twojego kolegi, co się dziś zadziało, to bardzo często może się nawet nie dowiedzieć tego, co się dzieje. Natomiast wy, rówieśnicy, na pewno dotrzecie do tych kolegów. Dziś taki apel, taka wielka prośba. Zdajcie egzamin z człowieczeństwa. Drodzy Państwo, drodzy rodzice, jeżeli słuchacie teraz i oglądacie ten mój filmik, to chcę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o rozmowy z dziećmi o wojnie, to one nigdy nie powinny się odbywać, bo nigdy nie powinno być wojen, a już na pewno nie powinny cierpieć dzieci. Jeżeli jednak jesteśmy w takiej sytuacji, że ta wojna jest, to spróbujmy porozmawiać o niej z dziećmi, bo nigdy nie będzie dobry moment. Spróbujmy wytłumaczyć i uświadomić dzieciom, że pokój jest największym dobrem, że wojna nigdy nie jest dobra,
że wojna niesie z sobą wiele nieszczęść, wiele ludzkich tragedii. Jesteśmy teraz w takim momencie, że możemy nauczyć nasze dzieci lekcji mądrości. Możemy pokazać im, czym jest zgoda, czym jest dobrosąsiedzka pomoc, czym jest pomaganie sobie wzajemne i ludzka życzliwość. Rozmawiajcie o tym z dziećmi. Nie pozwalajcie im, żeby one zamykały się z tymi pytaniami i zostawały same. Udzielajcie im odpowiedzi, tłumacząc, że wojna jest okropna, jest zła, jest najgorszym rozwiązaniem. Pamiętajcie, że jest teraz ten czas, żeby nauczyć nasze dzieci, jak mają żyć w przyszłości. Bo przecież to kiedyś one będą decydowały o losach świata. Pokażmy im, czym jest wzajemna pomoc i życzliwość. Nauczmy je tego. Teraz jest ten czas. Kochani, życzę Wam wszystkim dużo siły, dużo spokoju i oby ta nasza wielka akcja, ta wielka akcja płynąca z naszych serc nie ustawała. Bo tak jak tłumy jadą w kierunku Polski, tak jak tłumy uchodźców szukają schronienia na naszym terenie, tak i ta nasza pomoc nie powinna ustawać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.